Skrzebowa, wieś położona nad Ołobokiem, na północ od Raszkowa, należy do najstarszych wsi w regionie. W pobliżu wsi, wśród malowniczych pól, znajdują się ruiny jednej z najbardziej intrygujących budowli w południowej Wielkopolsce. Na temat tego, kiedy i dlaczego ją zbudowano, krąży wiele opowieści narosłych na przestrzeni wieków. Zapraszamy do odkrycia zagadki kaplicy w Skrzebowie. Przenieśmy się w czasie, żeby zobaczyć Skrzebowe w czasach, zanim kaplica zamieniła się w ruinę. We wsi znajdował się rozległy zalew napędzający młyn wodny. Zboża we wsi było na tyle dużo, że zbudowano także drewniany wiatrak – koźlak. Stojąca samotnie kaplica była jednym z nielicznych murowanych budynków w okolicy. Zabudowania wsi skupiały się w prostokątnym obszarze wokół średniowiecznego kościoła i rozległego majątku dworskiego. Dlaczego kaplica powstała w tym miejscu? Jedyną wskazówką jest położone przy kaplicy źródło i niewidoczny już dzisiaj cmentarz. Do dzisiejszych czasów nie zachował się dokument, który opisywałby moment fundacji kaplicy. W archiwum parafialnym odnaleźć możemy opisy, które pochodzą z czasów, gdy kaplica była już starą budowlą. W jednym z dokumentów pojawia się wzmianka, jakoby kaplica powstała na wzór legendarnego domku loretańskiego. Jak podaje tradycja, dom w Nazarecie wybudowali rodzice Matki Bożej. W jego murach dorastał Jezus Chrystus z rodziną. Gdy Ziemia Święta została zdobyta przez muzułmanów, Bóg polecił przenieść go aniołom do włoskiego Loretto pod opiekę Ojca Świętego. Niejeden z chrześcijańskich władców zapragnął mieć kopię świętego domku w swoim kraju, do którego wzorem Loretto przybywać będą rzesze pątników. Choć architektura kaplicy nie wskazuje na to, podobna wizja miała przyświecać dziedzicowi wsi, który ją ufundował. Według innej historii, kaplica w Skrzebowie to budowla wotywna. Miała zostać wzniesiona przez żonę szwedzkiego generała w podziękowaniu za jego cudowne ocalenie w bitwie, która odbyła się właśnie w tym miejscu. Jeszcze inny przekaz mówi, że kaplica jest pozostałością zanikłej wsi, wyludnionej w wyniku wielkiej zarazy. Jak było naprawdę? Zwyczaj budowania kapliczek na pustkowie w miejscach uważanych za niezwykłe był często spotykany w dawnej Rzeczpospolitej. Tym, co w Skrzebowie zaskakuje najbardziej, to znaczne rozmiary murowanej, kosztownej jak na owe czasy budowli. Więcej odpowiedzi przynieść mogą tylko dalsze badania. Kaplicę zbudowano na rzucie kwadratu. Posiada prosty detal architektoniczny. Wysokie, półkoliste okna, boniowane narożniki, pilastry toskańskie. Podobne elementy znaleźć możemy w murowanych kaplicach grobowych ówczesnej Wielkopolski. Budowle wieńczyć mogły szczyty z dekoracją pilastrową. Według opisów nad dachem wznosiła się wieżyczka z dzwonem.
Pierwotnie w środku znajdował się skromny murowany ołtarz, a wnętrze rozświetlone było 4 wielkimi oknami. Z biegiem lat do kaplicy sprowadzono złocony ołtarz, w którym umieszczono wspaniały, malowany we Włoszech, wizerunek Matki Bożej. Obraz Madonny Loretańskiej spowodował znaczne rozsławienie tego miejsca. Na wieść o cudownych uzdrowieniach, jakie miały przy nim miejsce, do kaplicy zaczęły napływać tłumy pielgrzymów. Papież Klemens XI wydał nawet odpust za odwiedzenie tego miejsca. Lata świetności skończyły się jednak wraz z upadkiem Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Nie znaczy to jednak, że nie podejmowano prób przywrócenia świetności kaplicy. Kaplica miała zostać odbudowana w stylistyce neogotyckiej, podkreślającej starodawność budowli. Każda z epok pozostawiła ślad w tym miejscu. Od niezwykłego pomysłu budowy kaplicy pośrodku pola, poprzez ufundowanie niezwykłego obrazu, tradycję procesji i uroczystości maryjnych, aż po próby odbudowy. Jak można się przekonać, tradycja kaplicy loretańskiej jest ciągle żywa. W 2018 roku gmina przekazała 100 tysięcy złotych na konserwację ruin. 2 razy w roku przy kaplicy odbywają się uroczystości. Nie brakuje też wielu innych, cennych inicjatyw.